Witajcie. Dziś nadszedł wielki dzień, ponieważ chciałbym zdradzić wszystkie swoje sekrety związane z iluzją karcianą. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że nie wierzycie w czary, nie jesteście już małymi dziećmi, które wierzą w jakąś magię czy coś w tym rodzaju. Dlatego już za momencik ujawnię wszystkie swoje tajniki, sekrety, tajemnice, jak to woli. Otóż praktycznie każdy efekt iluzjonistyczny polega na tym, że magik potrafi w 100% kontrolować swoją talię kart. I analogicznie można to porównać z wytresowanym psem, który wykonuje sztuczki, albo, nie wiem, z kobietą. I na tym właśnie polegają wszelkiego rodzaju efekty iluzjonistyczne. I zaprezentuję Ci to na prostym przykładzie. Spójrz, mamy tutaj talię kart. I na początku wybierzmy sobie jedną z nich, jakąkolwiek. Na przykład tą. Zatrzymaliśmy się na karcie i jest to w tym przypadku dziewiątka czerwo. I teraz tą dziewiątkę schowamy z powrotem do środka. I załóżmy, że chciałbym tą kartę szybko odzyskać, tak aby trafiła na przykład na wierzch talii. Nic prostszego, spójrz. Twoja dziewiątka wraca na górę. Ale to nie wszystko, ponieważ twoja karta bardzo mi się spodobała i chciałbym mieć więcej takich dziewiątek. Więc nic prostszego, sklonuję sobie tą kartę. Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale spójrz. Same dziewiątki. Na początku można było zauważyć, że rewersy w tej talii mają kolor czerwony. Ja jestem osobą, która bardzo nie lubi czerwoności, a więc wyrzucam tą czerwień i od tej pory wszystkie karty są niebieskie. Ale może trafić się iluzjonista, któremu nie podoba się kolor zarówno czerwony, jak i niebieski. Co wtedy? Odkładamy na moment jedną kartę i od tej pory mamy zupełnie coś innego, ponieważ są to same dziewiątki, ale bez koszulek. Ale jeżeli trafi się osoba, której w tej talii nie podoba się absolutnie wszystko, możemy otrzymać notesik. Puste karty nie tylko z tej strony, ale także i z drugiej. Ale w końcu może przyjść moment, w którym te karty będą z powrotem do czegoś potrzebne. I co wtedy? Biorę jedną kartę, dmucham, jest niebieska. Zarazimy niebieskim pozostałe karty. Są niebieskie. Strykam jeszcze raz. Mamy same dziewiątki z niebieskimi koszulkami. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli chciałbym zagrać na przykład w pokera, to nie mogę tego uczynić, mając same dziewiątki. I co wtedy? Biorę kolejną dziewiątkę. Dmucham. Jest czerwona. Troszkę źle to zabrzmi, ale zarażę czerwonym pozostałe karty. Są czerwone. Pstrykam jeszcze raz. Mamy już normalną talię kart. Oczywiście może być niedowiarek mówiący, żebym powtórzył to z inną kartą. Ale na początku pokażę Ci, co by się stało, gdyby karty trafiły w niepowołane ręce. Weźmy sobie jakąś inną kartę. Na przykład, nie wiem, asa trefl. Ok? I załóżmy, że dajemy tą talię innej osobie i ona chce sklonować tego asa. Może pstryknąć, powiedzieć zaklęcie, cokolwiek. No ale niestety nie uda się tej osobie sklonować tej karty. Natomiast jeżeli karty trafią w powołane ręce, czyli moje, mamy same asy. To wszystko. Dziękuję za uwagę.